Moi widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Skyrim. Dzisiaj niestety złamiemy nasz schemat i nie będzie dwóch odcinków wrzuconych, ponieważ no dzisiaj miałem dość zajęty dzień i teraz nie będę w stanie fizycznie zuploadować do odpowiedniej godziny. Więc w tym układzie sobie zrobimy już to trzy odcinki samiennie, a dzisiaj będzie pojedynczy update w tym układzie. I słuchajcie, uznałem, że zrobimy w tym dzisiaj w jednym odcinku delikatnie niesiemy początek wątku smoczego dziecięcia, tylko że tego na Solstheim. Nie będziemy robić wątku głównego, fabularnego, ponieważ to już będzie na samo wykończenie, a zajmiemy się tym, co mamy do zrobienia właśnie tutaj w okolicach Wichrowego Tronu, gdzie później będziemy mogli się szybko przenieść na Solstheim. Dokładnie jak będę się do portu szło, czekajcie. A tu skoczmy, czy tutaj da się coś zrobić sensownego? Tak jakby to była niewidoczna ściana, to być może jest tylko widok, ale ta część Wichrowego Tronu jest dla nas nie do odkrycia. No w sumie nie wiem, bo tego nigdy nie próbowałem badać. Aha, i tu jest przejście na port. Tak? Czy nie tak? Niby tak. Otwórz Skyrim. I gdzie nas to rzuci? Zobaczmy. Bo to może się dostać, wiecie, na dwa sposoby. Od miasta i w puław. Ale chyba dobrze poszliśmy. Ja wam tą drogę pokażę raz jeszcze, gdy będziemy w pewnym momencie. Później, żebyście mieli jasny obraz tego, jak się do portu w Wichrowym Tronie dostać. I proszę, to jest ten statek. Musimy porozmawiać z tym kapitanem, żeby nas zebrał tam, gdzie potrzebujemy się udać. Jeśli chcesz się dostać na Solstheim, to masz pecha. Nigdy jeśli tam chcesz nie zarezerwować przeprawę, porozmawiaj z ale dlaczego nie wrócisz? Przecież halo, tam się muszę dostać. Pamiętam to, że byłem tutaj, a oni zniknęli. Nie powinienem tak zapomnieć kilku dni. Od jakiegoś czasu dzieje się coś dziwnego. Ale po czymś takim mam dość. Nie wrócę na Solstheim. No, wrócisz ze mną na pokładzie, jasne? Czy ty mnie nie słuchasz? Nie wrócę tam! Słuchaj. Zawdzięczasz mi życie, od tego zacznijmy, a ci kultyści chcą mnie zabić. Zaczekaj, jestem tylko prostym marynarzem. Nie miałem zamiaru się w to mieszać, dobrze. Zabiorę cię, ale wypływamy natychmiast. Niech ci będzie, dobrze. I chyba rzeczywiście płyniemy na to Solstheim. No tutaj widać, czy jest zmiana sceny, tak jakby. Mam te okno ładowania i zobaczmy. O proszę! Co za widoki! To śnieg? Ale no powietrze tak trochę zanieczyszczone mają. No i proszę. Oto krucza skała. Nie mogę powiedzieć, że raduję się na ten widok. Powodzenia! Może uda ci się połapać, co się tu dzieje. Też na to liczę, że mi się uda. Ale nie można być niczego pewnym. Słuchajcie, jakiś tam był wysoki filar. A to już co, komitet powitalny na nas czeka? Nie proszę, tylko to kluczą skałę. Zobaczmy, gdzie to jest. Ej, zobaczcie. Tu mamy powrót na Skyrim. Czyli to jest zupełnie osobna mapka. Tak to wykombinowali twórcy. No dobra. Witamy, witamy. Zakładam, że to twoja pierwsza wizyta w Kruczej Skale. Co cię tu sprowadza? Johan, smocze dziecię, szukam Milaka. Mira. Chyba nie mogę ci pomóc. Pamiętaj tylko, że Krucza Skała to ziemię rodu Redora. Jesteś w Morowie. Co? Nie w Skyrim. W związku z czym musisz przestrzegać naszych praw. Jakieś pytania?
Zmieniliśmy krainę. Mieszkiem jest Mirak. Czemu się taki podejrzewy i czy to są tylko Dunmerowie? Chyba nie. Klnę się, że znam to imię, ale nie umiem przypisać go do konkretnej osoby. No to mów co wiesz. Chyba nie. Nie, wydaje mi się, że to imię jest jakoś powiązane z kamieniem ziemi. Nie umiem powiedzieć, jak to było. Może do ziemi powiązane. Zawsze taki podejrzliwy jesteś? Muszę tak być. Jako drugi rajca Kruczej Skały muszę dbać o bezpieczeństwo powierzonego mi miasta. Czyli rozumiem, że jakieś kłopoty były. No, nie jest to czarny błysk. Żyjemy na skraju dziczy. W związku z czym kłopotów ci u nas dostatek. Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, nie zamierzam zawieść rajcy Morwajna. Chociaż lojalny. A tak w ogóle, czym się zajmujesz jako rajca? Rajca Morwa reprezentuje wolę rodu Rodora Solsta. Ja, jako drugi rajca, wspieram jego działania. Dbam o to, aby zachowany został majestat władzy. Aha. No dobra, więc... To są tylko Dunmerowie, czy jakieś mniejszości macie? Muszę tak. Ach, nie ta nitka dialogowa. To przeklikamy sobie szybko. Po prostu tutaj, wiecie, chciałbym, żeby to poszło sprawnie. Krucza Skała była niegdyś cesarską osadą. Ale ludzie wynieśli się stąd mniej więcej wtedy, gdy na wyspie osiedlili się pierwsi Dunmerowie. Zostawili miasto pogrążone w chaosie. Ale gdy przejął je ród Rhaegora, szybko zostało doprowadzone do porządku i stało się nasze. Zauważcie. Na wyspie warunków do życia było nie lada wyzwanie. Ale dziś z dumą mogę powiedzieć... Zobaczcie, jak on chwali lud Rhaegora. On jest wobec nich niewątpliwie niezachwianie lojalny. A to miasto Czarnego Błysku to czym jest? Twoja nieznajomość losów naszej ojczyzny wcale mnie nie zaskakuje. Czarny Błysk to stolica Morrowind. Pełni tę rolę od dnia, w którym Argonianie wypili twierdzę smutku. Ja już jej zasadniczo nie odwiedzam, ale chętnie przyjmuję towary, które stamtąd przepływają. Argonianie was najechali? Ci jaszczurzy ludzie? Dlaczego? Po co? W jakim celu? Tak, ładnych parę lat temu. Utopili we krwi całe południe Morrowind. Nikt do końca nie wie, czemu nas najechali. Może chcieli zdobyć nowe ziemie. A może zemścić się za latanie doli. Może i to, i to. No może. To nieistotne. Ważne jest to, że tysiące Dunmerów pożegnało się z życiem. A jeszcze więcej musiało uciekać się z ojczyzny. No dobra, dzięki za rozmowę. To nie zapamiętaj dobrze. Tak? Grzecznie. Tu jakieś nowe zbroje z tego co widzę i jesteśmy w mieście. Proszę, boleśniak. Czyli roślinka, która występuje tylko na terenach Kruczej Skały. Więc tego nie będę zbierać. Ale mnie też nie zamierzam. A tutaj co? Korzeń trama. Ciekawe, jakby to się miało do naszych ogrodów w domku Falkret po prostu. Ale to chyba tak trochę nie w porę przybyliśmy. Która jest godzina? To jest... Czekajcie, czekajcie. Na 45 po południu? Tak u nich noc wygląda? Dobra, no to... Poczekajmy jeszcze tutaj do rana. Może ten jednak jakoś... A może tylko na pewno się ożywi, ale może tu zobaczymy kogoś interesującego. Mam jakiś kowal, ale... O co chodzi? Odpuśćmy mu. No sprawa, czy nie chyba imię tego najemnika. Glover Malody? Radzie Delwina? To tylko Kilof. No jest taki ważny dla ciebie? Nie, nie, nie. To nie jest zwykły Kilof. To starożytny Kilof Mordów. Aha. No jak to Kilofy?
prostu skłeś to może strażnikowi, czy coś? Wolę sam załatwiać takie sprawy. Słuchaj, jeśli zobaczysz Cresciusa, powiedz mu, żeby oddał mój kilo, a ja zapłacę ci za fatygę. No spoko, stoi. Wiesz może, kim jest Midak? No to wiesz, czy nie wiesz? Nie, jestem pewien. Nie chcę o tym rozmawiać. Dziwnie. O co chodzi z tym Kilofem? To jedyne narzędzie na tyle mocne, by skruszyć Stalerim. Na świecie zostało już niewiele tych cudeniek. Nikt już nie potrafi ich wykuwać. Aha. Pożyczony przez Cresciusa pochodzi z wioski Skalów na północy. Musiałem za niego dać sporo w zamian. No, no dobra. Stalim to kruszec? Nazywanie Stalrimu kruszcem to jak porównywanie pieca Kowalskiego do ogniska. Aha. Niektórzy zowią go zaczarowany lud, ale według mnie chodzi o coś więcej. A no to o co chodzi? I skoro tak go nazywają, to pewnie jest rzadki, nie? To zdecydowanie. Ale widzę, że na twoich drzwiach jest znak cienia. No proszę, dawno już nie miałem gości z gildii. Powiedz, jak się miewa mój brat Delvin? Dalej sypia w wyszczerbionej pani i próbuje przekonać do siebie Rex. A to dobrze skojarzyłem się, rodzina. Słuchaj, Delvin ma się dobrze, jest cały, no... Lepiej być nie może. Tak, a o co chodzi? Jeżeli szukasz pracy, to mam złe wieści. Roboty mniej niż na pustyni. No, czyli nic, nic. Koniecznie chcesz zarobić, co? Dobre nastawienie. Od lat zmagam się z problemem gildii, którego nie mogłem sam rozwiązać. Jaki to problem? Nie patrz tak na mnie. Jestem tu zupełnie sam. Nikt mi nie pomaga. Poza tym to właściwie mój problem. Powstał z mojej winy. Co zrobiłeś? O! No proszę, mam taką samą opcję dialogową. Dwa tygodnie temu u mojego progu pojawił się pewien Breton imieniem Esmond Tai. Tak jak ty zauważył znaki, więc pomyślałem, że jest jednym z nas. To co ukradł? Dokładnie. Prosto spod mojego nosa. Uwierzysz, ukradł przepis na ulepszoną masę kościaną. Udoskonalałem go całymi latami. No dobra, to zobaczę, co mogę zrobić. Gdzie on jest? Zanim uciekł, gadał jakieś bzdury o handlowaniu z Rikningami w zamku Karstak. Powiedziałem, że sam pomysł rozmawiania z tymi małymi padalcami jest szalony, ale nie chciał słuchać. Stawiam wypchany złotem trzos, że albo jest martwy, albo się gdzieś chowa. Albo i to, i to. No dobra, zobaczę, co mogę zrobić, Glover. Jeśli to zrobisz, wynagrodzę ci to. Nie zawiedziesz się. O, by tak było. I słuchajcie, jak tutaj Glover powiedział w rozmowie z Johanem. Mamy tutaj znak cienia. Ja o znakach cienia powiem wam trochę więcej przy okazji kolejnych odcinków. Ale póki co ten temat pozostawię nieporuszony. Póki co jednak pójdziemy sobie do tej kopalni, ponieważ... Wypadałoby zrobić jedną rzecz, która jest może średnio ważna, ale jej konsekwencje będą odczuwalne. Chociaż no... potrzebuję tego do osiągnięcia, mówiąc tak między nami. Brakuje mi 7 osiągnięć i zrobię je wszystkie w tej serii. Cholera, kobieto. Mówiłem ci, żebyś się odczepiła. Cresciusie, jak ostatni raz badałeś kopalnię, to omal nie spadłeś w przepaść. Spędzić swoich ostatnich dni jako wdowa. A ja ci mówię, że zrobię wszystko, żeby znaleźć szczątki mojego pradziada. Wiem, że on jest gdzieś tam, na dole. To było prawie 2 stulecia temu. Tam już pewnie nic nie zostało. Puść mnie, kobieto! Cresciusie, jesteś upartym starym durniem i kiedyś przez to zginiesz! Uła, nie patyczkuję się z nim.
Kim jesteś do końca? Nie widzisz, że jestem zajęty? A nie by czym. Czemu miałbym ci to powiedzieć? Nawet nie wiem, kim jesteś. Ja tylko tu się, wiesz, rozglądam. Zwiedzasz? Większość ludzi uważa to miejsce za niewarte zachodu. Słuchaj mnie uważnie. Te kopalnie skrywają tajemnicę, która może przywrócić świetność Kruczej Skały. Czyli co tam jest ukryte niby? Tajemnica, którą dwa wieki temu Kompania Wschodniocesarska zamiotła pod dywan. To przez nią zginął mój pradziad, a Krucza Skała utraciła swoje znaczenie i kopalnię. A kim był twój pradziadek? Gracjan Karelius. Przez całe życie badał starożytne ruiny w Tamriel. Prawie 200 lat temu zginął właśnie w tych kopalniach. Mam nie wiem co powiedzieć. Przykro mi i z ciekawości, jak on zginął? Kompania Wschodniocesarska nazwała to straszliwym wypadkiem. Twierdzili, że zabiło osunięcie skał, ale ja znałem prawdę. Czekaj. To sobie wydarzenie sprzed 200 lat. No, młody już raczej nie jesteś, ale skoro jest mała szansa, że tam byłeś na, no, osobiście, to czy jesteś jakimś podstarzałym wampirem? Dlaczego takie informacje uznajesz za kłamstwo? Kiedy razem z żoną sprzątaliśmy dom, znaleźliśmy trochę rzeczy mojego pradziada, zamkniętych w starej skrzyni. Był tam niewysłany list do Kompanii Wschodniocesarskiej i klucz. A co było w liście? W liście opisano odkrycie dokonane przez górników. Chcieli, żeby Gracjan przyjrzał się temu. Kompania Wschodniocesarska musiała podejrzewać, że to coś cennego, ponieważ zamknęli dostęp do tej części kopalni. Aha, rozumiem. Czyli ten klucz służy do otworzenia części kopalni, tak? Tak, przynajmniej tak sądzę. Nie udało mi się znaleźć wejścia. No dobra. Zaciekawiłeś mnie. Wreszcie ktoś mi uwierzył. Mówię ci, tam jest coś ważnego. Coś, co Kompania Wschodniocesarska chciała przed wszystkimi ukryć. No dobra, czyli mówisz mi to wszystko, bo... Słuchaj, moja żona zrzędzi, że jestem za stary na włóczęgi po tych kopalniach. Czas jest moim wrogiem. Dogonił mnie, zanim znalazłem odpowiedzi, których szukam. No dobra, okej, pomogę ci. Tak, chcę wiedzieć, co się stało z Gracjanem i co ukrywa przed nami Kompania Wschodniocesarska. Co proponujesz? Gracjan miał dziennik, w którym zapisywał swoje odkrycia. Jeśli znajdziesz jego szczątki, może to jakoś pomoże. Skąd wiesz, że miał dziennik? List i klucz. Proszę, zrób to dla mnie, bym odzyskał... No, spoko. A tak w ogóle to oddawaj Kilofa. Ten cholerny dureń nawet na niego nie zasługuje. Kilof jest do pracy w kopalni, a nie na sprzedaż. Pewnie sam go ukradł skalą. Mniejsza o to, ale musisz go oddać. O, dobrze, masz. Powiedz mu, że mam nadzieję, że upuści go sobie na stopę. Tak, przekażę pozdrowienia. Uważaj tam w kopalni. Może być niebezpiecznie. A może nie będzie tam niebezpiecznie? Słuchajcie, ten Kilof nam się przyda, ponieważ zastąpi nam nasz wyczerpiony Kilof. Z tego względu, że po prostu dzięki niemu będziemy mogli wydobyć przecież stale Rim. A jakby nie patrzeć, jest to dość istotna informacja, ponieważ w ten sposób, tym narzędziem możemy wydobywać wszystko, no, ze złóż właściwie. Pan Fykilow. A więc udało ci się wyśledzić starego Kresiusa. Niezłe z niego ziółko, co? Wiesz co, po tak trudnych poszukiwaniach coś ci się należy. Zachowaj go, prosię. Poważnie? Czemu? Ja chciałem tylko przypomnieć temu dziadkowi.
Ma to sens. Chyba do niego dotarła, więc jestem zadowolony. Poza tym od lat nie korzystam. Może zrobisz z niego lepszy użytek. Może tak, a może nie. No dobra, dziękuję ci za kilof. Przynieś do mnie broń, pancerze, a ja je naprawię. Mój mąż będzie obawiał się, że to było... Dobra. Wypadałoby... Pójść ten znacznik i to jest... Ej, to jest ten wysoki filar, który wydzieliliśmy, czyli to jest kamień ziemi? Wszystko na to wskazuje. Ale zobaczmy sobie tutaj może opis tego kilofa jeszcze. Opisu nie ma, ale kosztuje 5 stówek, czyli dość cenny raczej. I zobaczmy ten list Gratiana. Jak zawsze zostawię wam czas na zapozowanie sobie filmiku, żebyście mogli to wygodnie przeczytać, ale to był dość krótki liścik, więc chyba się obeszło. No dobra, to jakaś budowa trwa właśnie i mamy kamień ziemi. Nie wydajesz się być w takim stanie jak inni tutaj. Bardzo ciekawe. Co masz na myśli? Mogę spytać, co tu robisz? Szukam Miraka. Mirak, Mirak. Brzmi znajomo, ale gdzie ja to słyszałem? Trzymacie na całej wyspie amnezję? Już pamiętam, ale kompletnie nie trzyma się to kupy. Mirak nie żyje od tysięcy lat. Jak to nie żyje? Nie jestem pewien, ale to fascynujące, czy nie? Może to ma jakiś związek z tym, co się tu dzieje? Dość niespodziewane. Obawiam się, że nie znam odpowiedzi. Ale w okolicach środka wyspy stoją ruiny starożytnej świątyni Miraka. Na twoim miejscu poszukałbym tam. No dobrze, no możemy tam poszukać. Ale tutaj... Nie wiem, tykać, nie tykać. Póki co może lepiej nie. Bo tutaj oni chyba są tak trochę w transie. A to jeszcze nie jest pora na to, żebyśmy tu zajmowali się tym dodatkiem. Dlatego będziemy robić aktywności poboczne. Na całe szczęście coś jeszcze pamiętam. I chętnie wam to zademonstruję. Może spróbować naszego szczęścia. I wejść sobie do... domu Glovera, ale jak sami widzicie, jesteśmy zauważeni przez kogoś, więc może lepiej po prostu się skryć. Kto nas widział, nie wiem, ale... A czy to nie sam Glover nas widzi? No możliwe, dobra. Zostawmy go w spokoju. Póki co i wejdźmy tutaj do domu Alodów, nie chcę. A tu mamy szagającego parzydłaka. Brzmi jak nazwa tawerny. Ło. Dobra, to co tutaj mamy? Rzeczywiście tawerna, ale zobaczymy w jakim stylu to jest wszystko porobione, kurczę. Gdyby tak wyglądało Morrowind na wersji zdemasterowanej, to myślę, że byłoby to bardzo chętnie ogrywane, bo to świetnie wygląda. Witaj w lokalu Żygający Parzydłak, gdzie podawana jest najsmaczniejsza sudżama na świecie. To jest waszą specjalnością, to cała sudżama? Dobrze myślę? Najlepsza sudżama, jaką kiedykolwiek skosztujesz. Wedle mojej własnej receptury, którą zwę sudżamą Sadriego. Właściwie to dodałem tylko kilka składników, żeby trochę ulepszyć smak. Muszę tylko sprawić, by wszyscy dowiedzieli się o tym specjale i zaczęli częściej przychodzić. Aha, no dobrze. Mogę ci z tym pomóc. Miałem nadzieję, że to powiesz. Weź trochę sudżamy i daj ludziom spróbować. Jeżeli rozdasz wszystkie próbki, to dostaniesz ode mnie premię. No dobrze, pomogę ci chociaż w ten sposób. I słuchajcie, tą sudżamę należy rozprowadzić wszędzie poza gospodą oczywiście. I najlepiej dostawać ją osobom, które mają imiona. Nazywam się Glover Mallory. Spodobuj sobie trunku. Świetnie. Akurat byłem spragniony. Dzięki za oszczędzenie mi czasu. Tu mam na myśli to, że lepiej to dawać
tym, którzy są nazwani, a nie strażnikom, bo to trochę zły pomysł. Ale też wiadomo, nie każdy weźmie. Podziękuję, ale mamy tu chyba tak smoka. Zobaczcie, to jest chyba smok żywiołu. Smok mrozu, no. Okej, mocno nas obszarpał. Ale jakoś sobie dajemy radę. I zobaczcie, już nie są przelewki. Ten smok ma ogrom życia. I może nas łatwo zniszczyć z tego co widzę. Ale od czego jest punkt zapisu? Czy jest pewnie wcelowany? Na to wygląda. Chyba ten smok niechcący wrzucił trochę akcji do odcinka. Ale zobaczcie, teraz otrzymał obrażeń. Jakim cudem. Wow. Okej, on jest teraz za kluczą skałą. Albo minimalnie za, albo jeszcze w jej granicach, w tej części mieszkalnej. Tylko gdzie? Trzeba tam pobiec przez te schody. Znaczy tymi schodami i przez mury. Jeżeli dobrze kojarzę. Albo tamtędy. Zobaczmy. O, ten smok został przegnany, ale jest bardzo blisko. I niewątpliwie uzna, że można nam trochę życie jeszcze skomplikować. O, zobaczcie, wrócił, żeby się poderwać o lotu. Byłem przekonany, że na tym wskaźniku punktów życia już będzie uziemiony. A to jednak niespodzianka. O, zostawcie mi tego smoka. Chyba go znaleźliśmy. Krzyknijmy na niego. Ups. No, chyba nie wyszło z tym krzykiem. Ale przeskoczmy tędy. Nie atakujmy tyle, ile sił nam zostało. Odbudowmy sobie może jakoś kondycję, choćby tym piwem i winem. Ja liczę, że to wystarczy w zupełności. Tak jest. Smok dzielnie walczył, ale niestety mu trochę nie wyszło. Więc wróćmy może do dostawania sudżamy. Ale przeniesiemy się. I tu zobaczcie, jako że smok umiera, widać jego szkielet blisko nas. To się tylko wtedy, kiedy on ulega rozkładowi, a my jego duszę będziemy wchłaniać. Dobrze, kto to może się jeszcze chcieć napić tej sudżamy? Globad już dostał. Dajmy więc ją może Fetis. Tak, to właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że dialogi w Morrowind nie są zbyt głośno nagrane. Ale robię to, co mogę, żebyście tutaj no, mogli usłyszeć jak najwięcej. Milor. No, tylko ty się możesz tego dowiedzieć w tym układzie. A to kto? Severin. Ach, nie to nie. Oni to piszą Sadio przez J zamiast I? Osobliwie. Chyba nie każdy ma ochotę próbować tej sudżamy. Ale dostaliśmy tutaj znacznik nowy. Tylko pytanie na co, bo tu tak za bardzo nie widzę. Chyba na Telmitryn. Co by nie było takie nierealne. Ale kto wie. Morgul, to może rozprowadź. On też nie. To każdy dostał. To może zajrzyjmy do portu. Może tam jeszcze jest
ten, który nas witał. Jego imienia nie pamiętam niestety, ale chyba jest. To był... A nie, to jest nasz kapitan. Dobra, tu jest jego załoga, z tego co widzę. To poszukajmy w mieszkaniach może, w domach. I tutaj co mam? Posiadłość Morwainów. Zobaczmy. Jeszcze nie. Cindiri. Proszę. Jakieś wieści z Vardenfell? Adril. Jeżeli zamierzasz uszanować nasze prawa. Co? Nie, dziękuję. Muszę myśleć. No to nie. Ledil, może ty? W imieniu rodu Redoran i jako rajca Kruczej Skały witam cię serdecznie. Masz, napij się. Stary Geldis zawsze dba o to, żeby uśmiech nam z twarzy nie schodził. Widać, że ten napój jest tutaj lubiony przez mieszkańców, więc raczej to nie będzie większych problemów, chociaż wiadomo, nie każdy chce to wziąć z różnych powodów, no ale nic z tym nie możemy zrobić. Jeszcze w sumie zobaczmy, czy możemy to rozdać w knajpie, bo to by nie było takie wykluczone w tym układzie. Czyli on się nie napije. A ty dodawa się? Witaj w lokalu, rzekaj. Wybacz, ale Geldis nie pozwala mi pić. Dobrze, rozumiem. Nie, to nie. Kogo tu mamy? Mam już dość. Przynajmniej mój ojczulek nie będzie zrzędził, że pije jak. Dobrze, proszę, napij się do dna. Wypij moje zdrowie. Ty nie chciałeś, więc nie będę cię zmuszać. Ale co to? To wszyscy? Zobaczmy, może możemy komuś dać to jeszcze. Komu już dawaliśmy ten napój? No, zobaczmy w ten sposób. Glover? Okej, więc nie możemy, nie aż tak. On otrzymał. Gwardzista nie pije. On też nie. To grobowiec, a to raczej nie dla nas jeszcze lokacja. A co jest w świątyni? Kto tu się znajduje? Co to za symbol przede wszystkim? Czyżby Molag Bala? Ciekawie to wygląda. Galdydus. Wow, aż tak? Przybywasz z modlitwą? Czy może chcesz uczcić? Nie, nie, nie. Odpuścimy im to, z tego co widzę. Ale słuchajcie, no jest problem. Wydawało mi się, że wiem proste zadanko. A tutaj jednak... No... Niewiele osób jest chętnych, żeby... spróbować co nieco. Też najgorsze, że to jest właściwie cała Krzaskała. No to przekaż go. O, Mildi chce. Dobra. Doprowadźmy to zadanie do końca. I zobaczmy w sumie, co mamy tutaj, opuszczony budynek. Może to ktoś mieszka. Wiecie, każda prowincja, każde miasto ma swoją też ubogą dzielnicę, jakby nie patrzył. Ale tu chyba ten budynek ma jakieś zastosowanie w związku z zadaniem, bo to było pusta. Też być może kwestia pory dnia po prostu. Ciężko mi stwierdzić. Czy tu jest może ten mag jeszcze, czy już poszedł? Jest. No to dajmy mu. Ciekawe, czy smoka da się złapać żywcem. No ciekawe. Ralsa. Aha, czyli jest w transie. No dobrze, poczekajmy jeszcze może 24 godziny. Nie zobaczymy, może tak uda nam się to szybko obejść. To i tak ten odcinek wyszedł trochę dłuższy niż zamierzałem, żeby był. No ale okej, no... Nie wszystko można przewidzieć po prostu. Też no... Jak sygnalizowałem wcześniej na początku odcinka, dzisiaj... Nie wrzucę wam drugiego odcinka,
ponieważ po prostu nie mam na to czasu. Za to jutro będziecie mieć ode mnie 3 odcinki na kanale. Zatem mam nadzieję, że ten odcinek no będzie takim przyjemnym uminaczem dla was czasu. Tilsu? Znaczy Tilisu? Dobrze, napisz się. A ty gdzie uciekasz? To nie. Czyli można oddać im dwa razy napój, ale po upływie całego dnia, czyli 24 godziny. No okej, okay, dobrze wiedzieć. I posłuchajcie, moi drodzy, w tym momencie sobie zapiszemy i zakończymy odcinek. Widzimy się w kolejnym, gdzie wrócimy już do wątku Gildii Złodziei oraz Słonecznego Bractwa. A na dzisiaj to by było tyle. Grał dla was C. Trzymajcie się i spokojnego wieczoru wam życzę. Życzę do zobaczenia. Pa, pa.